tygodniowy plan zajęć. Dzisiaj jestem wyjątkowo bez dzieci, ale dlatego, że właśnie dla nich przygotowywałam coś, co im się na pewno przyda z okazji rozpoczętego roku szkolnego. Moje wnuki są jeszcze w takim wieku, że ich bardzo cieszą rozpoczynające się wakacje i również są całe szczęśliwe, że wakacje się kończą i że mogą już wrócić do szkoły i przedszkola. Oczywiście w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym zaczyna się również cała masa dodatkowych zajęć i dobrze jest zrobić dzieciom plan, taki tygodniowy plan zajęć. I chodząc po sklepach patrzyłam na takie gotowe już plany zajęć, ale nic mi się do końca nie spodobało i postanowiłam im zrobić sama. Przede wszystkim ten mój plan będzie niecałoroczny, ale będzie związany z porami roku, więc zaczęłam od jesieni i tutaj jest właśnie taki przygotowany plan. Starałam się, żeby był dość uniwersalny, więc tutaj, gdzie są nazwy dni, mamy również wykropkowane miejsca, gdzie możemy wpisać daty na przykład. Uwzględniony jest cały tydzień i sobota, niedziela również, dlatego że w ten czas jest wiele zajęć dodatkowych, czy tam jakichś spotkań, które warto przecież wpisać. Na końcu jest jeszcze dodatkowa rubryka uwagi i na przykład można sobie wpisać wystawki dzieci odbiera babcia. Myślę, że taki plan zajęć, który jeszcze sobie dzieci mogą dodatkowo wykolorować, będzie dla nich miłą niespodzianką. Na kolejne pory roku też mam przygotowane plany zajęć. Będzie można je oczywiście w opisie znaleźć. Dzisiaj to już wszystko. Natomiast następny odcinek będzie już z dziećmi i to będzie jubileuszowy, 50. Serdecznie na niego zapraszam.